siła i moc, moi państwo, i ostra amunicja. Dzisiaj jesteśmy na strzelnicy i sobie troszeczkę postrzelamy, pobawimy się w Counter Strike'a na żywo. Jest ze mną Michał, witaj Michale. Michał będzie moim instruktorem dzisiaj i co? I pobawimy się trochę z ostrą amunicją. No tak? Zobaczymy, jak z tą męskością, jak z tą siłą, no właśnie, i jak z tą odwagą. W ostatnim odcinku z rozpakowywaniem kosmetyków wielu z was stwierdziło, że jest to ostra pedaliada, więc dzisiaj zrobimy coś bardziej męskiego, coś bardziej konkretnego i po prostu nauczymy się strzelać do celu, więc chodźmy. Słuchawki, tak. Okay. Z tym nie ma żartów, słuch się niestety nie za bardzo regeneruje. Dobra, kolejna sprawa to są okulary ochronne. Lepiej mieć na wszelki wypadek, tak? To, co nas interesuje, to żeby wyszło ze strzelnicy tyle osób, ile weszło. My uczymy przede wszystkim, żeby palec był wyprostowany. To chroni nas przed przypadkowym strzałem. Sięgasz po broń, silniejszą dłonią, prawa bądź lewa, obojętnie, tak? Tą przestrzeń dokładamy drugą dłoń. Stajesz sobie w lekkim rozkroku, tak? Swobodnie, naprzeciwko tarczy. Tarcza sobie może być rozmyta, ciebie interesują przyrządy. Siła odrzutu przeładuje broń, tak? Wyrzuci pustą łuskę, wprowadzi nowy nabój do komory. Tak właśnie, moi państwo, zabija się planetariat. Teraz postrzelamy sobie z broni, która, o ile pamięć mnie nie myli, używał jej chyba brudny Harry, o ile to był ten Magnum. O, bardzo przyjemna zabawa. Serdecznie polecam. Musisz nabić ją. Okay. Bo jak ona się poruszy, to będziesz miał siniaka. No nieźle. To jest broń dla mnie. Tak. Z moją wadą wzroku, no ciężko jest nie trafić, prawda? Także... Dobra. Pierwsza sprawa. Musisz wykonać o taki ruch. Od przodu wprowadzasz i domykasz, tak? Słuchajcie, no postrzelamy sobie z kałasza. To była moja ulubiona broń w CS-ie, tak. Nie powinien mieć żadnych problemów z jej obsługą. Państwo, no w końcu ustawiłem sobie odległość, która zagwarantuje mi trafienie. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć trochę punktów w tym strzale. Dobra, moi państwo, nasza wycieczka na strzelnicy dobiega końca. Ja wam serdecznie polecam tą formę zabawy. Jest to fajna męska rozrywka, ale nie tylko dla facetów, bo kobiety też są tutaj na strzelnicy, a kobieta z bronią robi wrażenie. Także ja się z wami żegnam, wystrzelam sobie jeszcze kilka pocisków, a wam serdecznie polecam wizytę na jakiejkolwiek strzelnicy.